Witamy Państwa po przerwie. Studio Telewizji Pomerania w Centrum Handlowym Galaxy na żywo. Program Galaktyka Pomerania, Szanowni Państwo. Opowiadaliśmy przed przerwą. Przechodzimy teraz do tematu związanego z Centrum Handlowym Galaxy. Pani Joanna Dębowska, menadżer centrum, jest teraz z nami. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Co słychać? Dobrze, wszystko. A co słychać w Galaxy w najbliższym czasie? Dziś poniedziałek, taki przyjemny dzień. No właśnie, chociaż nie wszyscy lubią poniedziałki, ale my mamy sposób, żeby te poniedziałki polubić. Od dzisiaj w każdy poniedziałek w Galaxy mamy specjalne zakupy z bonusem, tak to nazywamy. Każdy, kto w poniedziałek, począwszy od 4 marca, zrobi w Galaxy zakupy za 300 zł i z tymi paragonami podejdzie do punktu informacyjnego w centrum, otrzyma bonus, czyli na przykład bilety do kina, zaproszenia do restauracji, talony na kręgielnię, zaproszenia na kawę. Także wszystkie te rzeczy są tutaj. Co poniedziałek chcemy nagrodzić 55 osób, dlatego serdecznie zapraszamy i mamy nadzieję, że dzięki temu nasi klienci bardziej polubią poniedziałki. A w jaki sposób odbywa się samo losowanie? Co trzeba zrobić? To nie jest losowanie. Decyduje tutaj kolejność zgłoszeń, czyli mówiąc kolokwialnie, kto pierwszy, ten lepszy dokładnie. Trzeba po prostu z paragonem lub maksymalnie 3 paragonami, bo takie zasady przyjęliśmy, zgłosić się do punktu informacyjnego. Pani, która tam siedzi, sprawdzi, czy rzeczywiście ta kwota odpowiada naszym założeniom i czy też na paragonie nie znajduje się na przykład alkohol, papierosy i leki, bo one są, jak wiadomo, wyłączone ze wszelkich promocji. Jeżeli nie, jeżeli kwota odpowiada, każdy będzie mógł wybrać sobie spośród tych nagród, które tam mamy, tą, która najbardziej mu odpowiada. Które sklepy nie biorą udziału w tej promocji? Tak naprawdę nie biorą w niej udziału paragony z Hipermarketu Real i z RTV Euro AGD. A przechodząc jeszcze do dalej mniejszych informacji, to znaczy już w piątek Dzień Kobiet. Proszę powiedzieć, co przygotowało, co będzie działo się tutaj w samym Galaxy, jaką imprezę Państwo szykujecie? Szykujemy dla pań coś dla ucha, coś dla ducha i coś dla ciała, tak naprawdę. To ładnie brzmi, no słuchamy. Tak. Coś dla ucha, na dole fortepian, popisy wokalne z Towarzyszeniem Pianisty. Będą też rozliczone konkursy z nagrodami. Będzie można wziąć udział na przykład w konkursie Kobietą Być. Jest to konkurs, w którym przewidzieliśmy dla pań jako nagrody bony na zakupy tutaj w Galaxy. I można się będzie wykazać wiedzą na temat słynnych kobiet. To już taka podpowiedź, więc jak ktoś chciałby wygrać bon, to już może ci się rzucić do encyklopedii i przeglądać życiorysy słynnych Polek. Czy nie tylko Polek, w ogóle pani, przepraszam, bo to będą też pytania z zakresu historii kobiet w Europie. Natomiast na drugim piętrze bardziej luźno, na drugim piętrze zapraszamy panie do naszej strefy piękna. Będziemy mieli masażystkę, będzie można sobie zrobić fantastycznie relaksujący masaż twarzy. Będzie manikirzystka, która nam pięknie pomaluje paznokcie. Będą panie wizażystki, u których będzie można albo zrobić analizę cery, albo też makijaż i będzie, i tutaj z wiosną jest to bardzo potrzebna osoba, będzie pani dietetyk, która będzie dobierała indywidualnie dietę do naszych czasem gdzie niegdzie zbyt tłustych ciałek. My dziś od samego początku rozmawiamy właśnie o tym i w środę też będziemy o tym rozmawiać, właśnie o kobietach. Czyli co, kobiety muszą się spieszyć, kto pierwszy, ten lepszy, bo podejrzewam, że pań będzie dosyć sporo. Myślę, że pań będzie dosyć sporo. Na panie czekają też tradycyjne nasze atrakcje, czyli przystojni panowie wręczające tulipany, także zapraszamy. Przygotowaliśmy. Będą przemykać? Tak, będą przemykać po wszystkich piętrach z tulipanami. Przygotowaliśmy kilka tysięcy tych kwiatków, więc mamy nadzieję, że dla każdej pani tulipanek się znajdzie. Natomiast no, tam rzeczywiście kto pierwszy, ten lepszy, także te panie, które przyjdą wcześniej, zaczynamy już o 12, kończymy o 20, jest masa czasu. Myślę, że wszyscy zainteresowani, choć wszystkie zainteresowane, znajdą tam coś dla siebie. Panie już będą w pół do. Tak, zapraszam. Będziemy z Magdą w pół do, zrobimy sobie analizę cery, spotkamy się z panią dietetyk, żeby później państwo o tym opowiadać. No ale właśnie, najważniejsza rzecz, remont w Galaxy i za nami również już rośnie, piękna fontanna. Tak, rośnie rzeczywiście. Czy w tej chwili zniknęło
rozsztowanie ze środka, natomiast jak ktoś podniesie głowę do góry, widać już konstrukcję tej fontanny. Woda będzie spływała aż z tego okręgu, z samej góry, prawie pod samą szklaną kopułą, to jest 21 metrów. Co ważniejsze, będzie spływała po podświetlanych kolorowych LEDach, więc myślę, że efekt będzie super. Tym bardziej, że już też widać, bo tak zbliżamy się ku końcowi, widać przestrzenie między piętrami, również zupełnie nabrały nowego charakteru, pojawiły się na nich takie białe płyty z otworkami. Te otworki będą w różnych kolorach, również świeciły za pomocą podświetlenia LED i taka sama konstrukcja będzie na słupach w Galaxy, nie na tych kwadratowych, które już zostały na biało obłożone laminatem, natomiast na tych wszystkich okrągłych. Próbkę, jak taki słup będzie wyglądał, można zobaczyć przy sklepie H&M, tam jest właśnie fragment, tam testowaliśmy natężenie światła LED, także jak zakończymy remont, całe Galaxy będzie po prostu wibrowało kolorami. Jak w jednej wielkiej dyskotece. No nie, aż tak to nie. To będzie delikatna wibracja. A kiedy będzie koniec tego remontu? Bo znaczy, teraz chyba ta najgorsza faza. No teraz przed nami jeszcze niestety ostatnia faza, czyli skuwanie płytek tutaj w tej centralnej części, czyli w atrium, bo to musieliśmy odłożyć aż do momentu, kiedy nie zostanie tutaj jakby ukończona część ta najniższa fontanny, żeby do niej już wszystko ładnie dopasować. Natomiast no to wszystko przed nami, przepraszamy za ewentualne niedogodności, natomiast musimy przez to przejść. Mamy nadzieję, że zakończenie remontu zbiegnie się gdzieś z końcem kwietnia. Tak sobie wstępnie planujemy. To tak, to za moment, jeszcze taka chwileczka, jeszcze momencik. Natomiast dokładną datę oczywiście podamy w późniejszym terminie, bo chcielibyśmy Państwa zaprosić właśnie na takie uroczyste zakończenie remontu i włączenie naszej nowej fontanny. I my też tam będziemy. Tutaj będziemy relacjonować za naszych pleców. Będzie na żywo. Będzie na żywo. Dokładnie tak, takiej fontanny chyba faktycznie nie ma jeszcze w Szczecinie. Będzie imponująca, a przede wszystkim bardzo wysoka. Bardzo wysoka. Wszyscy, którzy chcą zobaczyć wizualizacje, są już dostępne, więc są na naszych stronach, są też chyba na stronach telewizji Pomerania, bo pamiętam, że telewizja również prezentowała ten projekt. Wszystko już jest do zobaczenia w internecie, dlatego bacznie śledźmy, nastawiajmy się na to, już na wiosnę będzie zupełnie inne centrum. Dziękujemy bardzo serdecznie. Pani Joanna Dybowska była naszym Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Tym samym jeszcze raz zapraszamy wszystkie Panie do tego, aby spędzić piątkowe popołudnie właśnie w Galaxy, bo będzie się działo jak zwykle. Dziękujemy bardzo, a teraz zmieniamy temat. Witamy Państwa po nieco krótkiej przerwie, ale zdążyliśmy się tutaj zamienić z poprzednimi gośćmi. Z nami goście pani Bogna Czałczyńska oraz pan Szymon Osowski. Witamy. Witamy bardzo serdecznie. Będziemy zapowiadać jutrzejszą konferencję. Będziemy rozmawiać o partycypacji społecznej w odniesieniu oczywiście do rad osiedli. Zastanawiamy się nad tym, jak te rady osiedli funkcjonują w Szczecinie i jak rady osiedli funkcjonują w ogóle w Polsce. No i jak wynika z Państwa obserwacji? Tak trochę zapowiadając jutrzejsze wydarzenie, jak rady osiedli funkcjonują w naszym mieście? Różnie. Przede wszystkim różnie, ale nie można się, jest ciężko porównać to pomiędzy nawet miastami w Polsce, ze względu na to, że co osiedle to zwyczaj, tak naprawdę jak zobaczymy na Szczecin, który jest podzielony na ponad 30 osiedli, to osiedle, które działa na obrzeżach Szczecina, będzie innym osiedlem od tym, które działa w centrum. Dziękuję. Najważniejsze jest to, żeby w tych osiedlach mieszkańcy się angażowali i żeby rady osiedla, które są najważniejszym czynnikiem, aktywizowały tych mieszkańców, zachęcały i się nigdy nie poddawały, bo wiadomo, że z mieszkańcami i ich aktywnością jest różnie. Kupę roboty ludzie wkładają w osiedlach, jeżeli chodzi o to, co robią na rzecz swoich społeczności. I są osiedla oczywiście, które działają super, są osiedla, które działają mniej. Najważniejsze jest to, co my chcemy zrobić, czyli pokazać dobre praktyki z Polski. Jutro właśnie o tym jest ta konferencja. Przyjeżdżają osoby z Torunia, które dosyć dużo zrobiły w swoim mieście. Też będą osoby z Gdańska opowiadały o tym.
chcemy pokazać i zachęcić do tego, że dużo jeszcze przed nami. No właśnie, bo Pan mówi, że te małe społeczności, to jest to obywatelstwo w tych najmniejszych kręgach jest w miarę dobrze rozwinięte. Natomiast powstaje też pytanie, jak to wszystko ma się jednak do naszej ogólnej świadomości, to znaczy, czy my w większości w ogóle zdajemy sobie sprawę z tego, czym są rady osiedla, kto do nich należy, czy my w ogóle włączamy się w działanie rad osiedla, no i jakie są ich funkcje? No chyba raczej powszechnie jest to mało dostępna, znaczy nawet niedostępna wiedza. Rady osiedli działają czasami tak jak gdyby obok mieszkańców, w dosyć standardowy sposób, aczkolwiek wydaje mi się, że idzie nowe, bo jest taka dosyć duża fala, szczególnie w dużych miastach ruchów miejskich, tak? One nie zawsze są, a właściwie działają ponad osiedlami. Natomiast często powielają to, co się dzieje w osiedlach, czyli jest taka potrzeba tego, żeby działać lokalnie, żeby to miasto ożywić i jest skierowana uwaga na te małe społeczności, na małe budowanie tożsamości mniejszych miejsc. To widać chociażby po naszej wystawie, prawda, bo coraz w samym Szczecinie działa przecież tyle portali miejskich, tyle różnych stowarzyszeń, które są zainteresowane Szczecinem i animują to, co jest związane ze Szczecinem. I to samo dzieje się również w tych mniejszych miastach, osiedlach. Natomiast czy te osiedla powinny działać inaczej? Czy inaczej? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o Szczecin, to w tej chwili samo miasto podejmuje jako Urząd Miasta takie działania na rzecz uporządkowania trochę tego kwestii osiedli. No ja myślę, że jeżeli myślimy o osiedlach w Szczecinie, to czy należałoby zrobić pierwszą rzecz, bo osiedla powstały około 15 lat temu w Szczecinie, że należałoby się zastanowić, czy geograficznie one są dobrze podzielone, że może to jest pierwszy krok, żeby zastanowić się w związku z tym, że miasto się rozbudowało, żeby tych osiedli było więcej, mniej, żeby były inaczej ułożone. Dlatego, co nawet tutaj powiedziałaś o tym, że my się interesujemy jako mieszkańcy, ja jako mieszkaniec najbliższym podwórkiem. I nie zawsze jest tak, że mnie interesuje to, co dotyczy nawet na końca mojej ulicy, jak moja ulica ma 10 kilometrów. Więc dobrze po prostu myśleć, jeżeli mają dobrze działać osiedla, to one powinny być mniejsze, tak żeby mieszkańcy po prostu byli zainteresowani każdym aspektem działania tego osiedla. Z czego wynika taki brak zainteresowania, zaangażowania ze strony mieszkańców? To jest taka niechęć, taka powszechna myśl, że sąsiad się nie interesuje, to i ja się może nie będę aż tak angażował. Czy może to jest taka rezygnacja społeczna, bo jeden mój głos, jeden mój krok tak naprawdę nic nie zmieni, bo i tak się nic nie dzieje, i tak jest źle w tej Polsce, i tak jest źle w tym mieście, i tak się nic nie stanie. Znaczy mi się wydaje, że generalnie w dużej części rady osiedla są takie dosyć, no nie mają dobrego PR-u, nazwijmy to w ten sposób, ponieważ też nie mają jakichś pieniędzy, nie wykazują takich działań, które by się przekładały na realny skutek. No, to są czasami takie dosyć działania dla mnie typu kopi w klej, czyli określone kalendarzem. Robimy mikołajki, coś dla dzieci na dzień dziecka, coś dla matki na dzień matki i tak dalej, i tak dalej. Takie dosyć działania rocznicowe. Nie dla każdego może one są interesujące, to raz. Z braku pieniędzy nie są może aż takie, jakie powinny być. Poza tym powielają, czy też w zasadzie jest to rola bardziej stowarzyszeń, prawda, które mogą pozyskiwać środki, mogą się w takie działania może bardziej interesująco, czy też trochę pozastandardowo włączać. Natomiast często rady osiedla to jest taki troszeczkę poligon dla tych młodych, którzy potem może planują dalszą karierę, no stricte polityczną. W Radzie czyli, Miasta. Tak. Natomiast chyba tych rad po prostu nie widać, tak? No, tam, gdzie jest dobry lider, tam jest dobra rada. No. Czyli nie jest najlepiej w Szczecinie, a gdzie jest bardzo dobrze? Jako przykład stawiany jest Sopot, Łódź i w tej chwili Toruń. To są miasta, które gdzie najbardziej się mieszkańcy angażują, ale też jest najwięcej miasto robienie na rzecz mieszkańców. W Łodzi w tej chwili miasto chce konsultować z mieszkańcami, tak naprawdę oddać część budżetu do wyłącznej decyzji mieszkańców. To samo się zadziało w Sopocie, w Toruniu są rozwijane osiedla. Szkoda, że u nas w Szczecinie akurat nie ma zgody politycznej na to, żeby był budżet partycypacyjny. Mamy nadzieję, że też nasze to, co jutro robimy, że pokażemy, że można, że mieszkańcy się angażują, że może odpowiadając na to pytanie, nie jest do końca tak, że mieszkańcy się nie chcą angażować, tylko trzeba im często ułatwić to. Więc mamy nadzieję, że nasze działania spowodują to, że za 2-3 lata będziemy mieli budżet obywatelski, czyli mieszkańcy będą decydować
wiążące o pieniądzach miasta, a to tak naprawdę jest najczęściej powtarzany czynnik przez wszystkich, który angażuje mieszkańców. Jakie są pieniądze, ja przyjdę i zdecyduję, że przeznaczymy w tym roku 10 tysięcy na plac zabaw na mojej ulicy, to ja jestem wtedy zainteresowany. Jak nie ma takich uprawnień, nie ma kompetencji w tych osiedlach, nikt nie wie, po co one są, to tak naprawdę mieszkańcy mówią, no rzeczywiście, po co ja tam pójdę, jak nic się nie stanie. Jutrzejsze spotkanie coś zmieni, wniesie coś do świadomości szczecinian? Jak to będzie wyglądało? To jest już któreś takie spotkanie, gdzie my korzystamy z tych doświadczeń. Doświadczenia są naprawdę bardzo inspirujące, pomysłowość ludzka jest nieograniczona. Korzystamy z tych doświadczeń, które są również w Europie, bo naprawdę, szczególnie jeżeli chodzi o wykorzystanie różnych narzędzi partycypacji. My ciągle mówimy konsultacje społeczne, ale sposób prowadzenia tych konsultacji w tej chwili dużo ułatwienia. No właśnie, niedawno wprowadzone w Szczecinie konsultacje społeczne, jak Państwo je oceniacie? No to Szymon. No ja mogę tylko powiedzieć, że cieszę się, że są, natomiast bardzo mi jest przykro, że że te techniczne rzeczy, metody konsultacji, czyli nie wiem, tak jak przy śmieciach, tylko w tej chwili, przepraszam za to wyrażenie, strona internetowa. Moim zdaniem nie zawsze jest tak, że ze strony internetowej wszystko wyczytam albo sobie przeliczę i wszystko będzie mi dla mnie jasne. Moim zdaniem jeszcze się uczymy w Szczecinie doboru tych technik, że czasami lepiej zrobić spotkanie z mieszkańcami, ale nie dla całego miasta w jednej sali, tylko w poszczególnych osiedlach, dzielnicach, szkołach robić spotkania. No bo to jest jedna zasada, która płynie z nauki w całej Europie. Nie dobiera, jak się prowadzi konsultacje społeczne, nie dobiera się tylko jednej i wyłącznie metody. Na przykład strona internetowa albo spotkanie. Zazwyczaj to się robi spotkania, strony internetowe, ulotki, ankiety, odpowiedzi ekspertów. No u nas tego Szczecin nie robimy. Dopiero zaczyna. Faktycznie mieliśmy możliwość, żeby wykazać, jeżeli chodzi o te konsultacje społeczne, chociażby przy odpadach. No nie cieszyły się one jednak. Znaczy inaczej, to jest też troszeczkę, że wybrano taką najprostszą metodę, czyli spotykamy się z mieszkańcami. No, generalnie te spotkania są różne, bo wtedy też na spotkaniach bardzo często widoczna jest frustracja z jednej strony, a z drugiej opór przed atakiem tej frustracji, więc trudno o jakiś dialog i rzeczywiste wypracowanie po prostu rozmowy o problemie, tak? Czy jakąś taką chęć do zaangażowania, żeby rzeczywiście pójść razem do przodu, tak? No troszeczkę konsultacje w ten sposób realizowane może nie są najlepszą formą. Ja zawsze powtarzam i opowiadam o przykładzie z Berlina, gdzie jest nam blisko. Tam dzieciaki w przedszkolu projektują z architektem swój plac zabaw i ten plac zabaw tak jest realizowany, jak te dzieciaki zaprojektują. Więc ja nie wierzę w to, że po prostu że nie potrafimy tego zrobić, tylko trzeba chcieć. Jeszcze do, przepraszam Bogna, ale mam już dosłownie 2 minuty, dlatego musimy jeszcze powiedzieć o szczegółach jutrzejszego spotkania. Gdyby ktoś był zainteresowany, jutro spotkać się w kinie Pionier, jakich prelegentów możemy się spodziewać? Będzie Lidka Makowska z Gdańska, która jest przewodniczącą zarządu osiedla. Będą 2 osoby z pracowni Zrównoważonego Rozwoju z Torunia, i te osoby będą opowiadały o swoich doświadczeniach. Spotykamy się o 17 w kinie Pionier, w kawiarni Kina Pionier. 2 godziny. Są przykłady, będzie możliwość dyskusji i zadawania pytań zaproszonym gościom. A ja bardzo zachęcam, w szczególności panie, ponieważ Zachodniopomorskie stoi paniami i my mamy największy odsetek w całej Polsce pań, które są sołtyskami, które są wójcinami i mam nadzieję, że również takich, które będą radnymi swoich osiedli. I tam, gdzie jest zadanie, kobiety sprawdzają się wspaniale, więc drugie panie, zapraszamy jutro o 17 do kina Pionier. Bogna Czałczyńska, przewodnicząca Kongresu Kobiet w Regionie, no i pan Szymon Osowski, no główny animator jutrzejszego wydarzenia. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy, zapraszam państwa na to wydarzenie, bo to już jutro, już 5 marca. Teraz krótka przerwa i zmiana tematu. Krótko.
krótkiej przerwie. Witamy, zmieniamy temat, z nami kolejny gość. Oczywiście, że tak, pan profesor Kamil Kuskowski, dziekan Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. No właśnie, panie profesorze, zapowiedzieliśmy, zanim jeszcze dojdziemy do tych aktualności związanych z Zoną, zanim dojdziemy do aktualności związanych z Akademią Sztuki, zapowiedzieliśmy naszym widzom taki temat. Niedawno powstała Akademia Sztuki w naszym mieście, wszyscy się z niej cieszymy, ale powstaje też odwieczny problem. Czy z tego da się wyżyć po prostu? Czyli czy opłaca się studiować w Akademii Sztuki, czy bycie artystą jest opłacalne? Czy artysta to jest raczej ta osoba, która musi coś robić jeszcze, żeby móc się realizować jako artysta? Czy to jest pytanie złożone, znaczy to są dwie jakby odpowiedzi. Warto studiować w dobrych uczelniach. Po to ściągaliśmy wybitnych artystów do uczenia w Akademii Sztuki w Szczecinie, żeby nie być ostatnią uczelnią spośród wielu, tylko jedną z najlepszych uczelni, więc staramy się stworzyć tak ofertę, żeby student po zakończeniu studiów miał świadomość tego, że to nie był zmarnowany czas i żeby był przygotowany do wykonywania swojego zawodu w szerokim spektrum, bo to nie jest tylko bycie artystą, który, nie wiem, maluje obrazy, robi filmy, wideo i pokazuje na wystawach czy na festiwalach temu dedykowanych, ale też przygotowany do pracy w szeroko rozumianej przemyśle związanym z innowacyjnością i kreacyjnością, tak? Więc to jest też aspekt praktyczny tego zawodu, nie tylko artyści, ale też fachowcy w ramach tego, czego kształcimy. A jakim trzeba mieć jeszcze predyspozycje do tego, by stać się artystą i by za artystę się uważać? To już takie bardziej szerokie pytanie i też filozoficzne trochę. Ale może też pomoże maturzystom, którzy chcieliby do tej akademii się wybrać. Niewątpliwie to odróżnia uczelnie artystyczne od innych uczelni, że egzamin jest egzaminem konkursowym. Także trzeba stanąć do egzaminu. Te przedmioty, które są w ramach tego egzaminu, weryfikują umiejętności studentów w zależności od kierunku, który wybierają. Także to jest jakby pierwszy etap selekcji. No ale potem, a potem ta selekcja już jest taką selekcją naturalną. Zostają ci, którzy wytrzymują i presję, i wytrzymują dość intensywny tok studiów, szczególnie na pierwszym roku. A potem myślę, że już jest z górki. No to jest kwestia jest umiejętności wykorzystywania tego, co uczelnia daje, wybierania tego, co jest potrzebne studentowi, już według jego własnego uznania. Staramy się tak sformatować kształcenie na wydziale, żeby student miał możliwość wybierania do 90% treści programowych. Także to on sam sobie decyduje, co studiuje. W związku z tym jest odpowiedzialny też sam za to, co wybrał i czy to, co wybrał, będzie mu przydatne w przyszłości. Panie profesorze, teraz szykuje się bardzo ciekawa inicjatywa, ciekawe dni otwarte, gdzie zwykli szczecinianie, po prostu ludzie niezwiązani na co dzień ze sztuką, będą mogli uczestniczyć w zajęciach ze studentami. Co się będzie działo? Tak, to naprawdę będzie tak, że każdy będzie mógł z ulicy przyjść i rzeczywiście... Nazwaliśmy to Tydzień Dni Otwartych i rzeczywiście zgodnie z planem zajęć, który jest cotygodniowy, wszyscy, którzy zechcą przyjść do uczelni, zobaczyć, jak to się dzieje, mają możliwość uczestniczenia w zajęciach. Szczególnie jest to oczywiście oferta dedykowana do kandydatów, którzy w przyszłości być może staną się studentami Akademii Sztuki, ale to też jest odpowiednia taka forma. A osoby starsze? Oczywiście osoby nie, w Polsce ustawa o szkolnictwie wyższym nie określa wieku granicznego studiowania. Więc już obecnie studiują u nas na wydziale malarstwa, na kierunku malarstwa studiują osoby, które są już w wieku bardziej podeszłym niż tak zwanym kojarzonym ściśle ze studiami. Także no jakby nie ograniczamy możliwości zgodnie z tym, co mówi ustawa, studiowania też osobom, które, no nie wiem, życie tak im się potoczyło, że nie mieli możliwości podjęcia tych studiów wymarzonych, kiedy pewnie wypadałoby pójść na takie studia.
No jest taka, jest to taka kwestia tego uczenia się przez całe życie i całego czasu można kształcić się, dokształcać i tak dalej, i tak dalej. My też się uczymy, będąc pedagogami, od naszych studentów, od kolegów, od tego, co stanowi nasze zewnętrze. No właśnie, odnośnie kadry, bo być może kadra też zachęci kandydatów potencjalnych, którzy chcieliby rzeczywiście obcować blisko ze sztuką, na przykład osoby, które, no nie wiem, wykładają fotografię. Wśród osób wykładających fotografię mamy Łukasza Skąpskiego, profesora. Ja go dociągałem z Krakowa. On jest członkiem takiej słynnej grupy Azorro. Jest dobrze notowanym artystą, też fotografikiem, bo zajmuje się różnymi dziedzinami. Jego prace są ujęte w jednych z ważniejszych publikacji dotyczących fotografii. Także mamy oprócz tego, że mamy dobrą kadrę, mamy też dobre zaprzecze technologiczne. Na dzień dzisiejszy mamy dwa najlepiej wyposażone studia fotograficzne w Polsce. Studenci Akademii Sztuki regularnie wychodzą do mieszkańców naszego miasta ze swoimi pracami. Niedawno powstała, no ciągle jeszcze będę tak o niej mówić, Zona Sztuki. Proszę powiedzieć, z czym teraz możemy się w niej spotkać, na co możemy zaprosić naszych widzów? Obecnie w Zonie Sztuki aktualnej jest wystawa malarstwa dwójki młodych artystów malarzy, już dosyć dobrze znanych publiczności w całej Polsce. Są to absolwenci Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i w Gdańsku. No i ta wystawa ma tytuł Urwanie głowy. Jest takim ciekawym zestawieniem prac artystów, na zasadzie takiej konfrontacji, ale też uzupełnienia się. Ewa Juszkiewicz, która jest autorką jednej części pracy na tej wystawie, jest bardziej autorką uprawiającym malarstwo przedstawiające, a Bartosz Kokosiński jest bardziej takim artystą, który zajmuje się formą malarstwa i reprezentuje jakby drugi biegun tego wszystkiego. I myślę, że to zestawienie jest dosyć interesujące też pod kątem tego, że już od roku prowadzimy kierunek malarstwo, także też staramy się studentom przybliżać w ramach właśnie działalności Zony Sztuki Aktualnej to, co aktualnie się w sztuce dzieje, a w tym wypadku w dziedzinie malarstwa. Wracając do tego pierwszego pytania o tym, czy jeżeli jesteśmy artystą, to możemy się nastawiać na jakieś duże pieniądze, czy kandydaci, studenci, którzy dopiero co zaczynają swoją przygodę, przyszłość ze sztuką, nastawiają się rzeczywiście tak, że ten fach pozwoli im na zdobywanie sławy i jednocześnie sporej sumy pieniędzy na koncie, czy jednak stawiają na to, aby propagować sztukę, aby kształcić się w tym kierunku? Znaczy to jest tak, to jest, myślę, że tak jak w każdej profesji. Ta być może jest specyficzna i dosyć trudna i dosyć niszowa, dlatego że te środowiska artystyczne w tych ośrodkach, które posiadają uczelnie, są może niezbyt rozbudowane w sensie artystów funkcjonujących, ale tak jak mówiłem, że to nie jest tylko ta scena artystyczna, która pokazuje swoje prace w galeriach, muzeach, ale to jest też szereg zawodów pokrewnych, tak? Cała branża reklamy, branża mass mediów, wszystko, co związane jest z tak zwanym designem 2D i 3D, czyli tu jak się rozejrzymy wokoło, a jesteśmy w galerii handlowej, to w każdym miejscu znajdziemy rzeczy, które są wykonane rękami tych artystów. Od obuwia, po spodnie, po zegarek dobrze zaprojektowany, okulary i tak dalej, i tak dalej. To jakbyś... To jest ta kwestia świadomości tego, że za takimi rzeczami też stoją artyści, tak, projektanci. Czy rzeczywiście studentów jest łatwo wkręcić w taki przemysł, gdzie rzeczywiście otwiera im się wiele drzwi, gdzie oni zapominają o takim stereotypowym, gdzieś może w głowie obrazie artysty, gdzie rzeczywiście dociera do nich, że mają przed sobą całe spektrum możliwości. Garną się do tego, łatwo jest angażować studentów. No myślę, że te kierunki, o których mówiłem, takie związane z designem 2D i 3D, no to są kierunki najbardziej oblegane, tak, obecnie na uczelniach artystycznych. Tam jest w zależności od uczelni, od tego, jakie możliwości kadrowe ma dana uczelnia, jest od 4, 5 do 12 osób na jedno miejsce, tak. Też tak samo jest z multimediami, z tym, co się wszystko kojarzy z nowymi mediami, też jest duże zainteresowanie. Troszkę słabiej jest ta tendencja, jeżeli chodzi o te tradycyjne media, ale to nie ma jakby reguły, tak? Natomiast to, co mówiłem, to, co jest właśnie kojarzone z designem, tak?
No to jest, myślę, że... W tym kierunku teraz podąża świat. No w tym kierunku podąża świat, no i to od samochodów po małe elementy, typu nawet biżuteria, tak, bo patrzę właśnie na pani dłonie. To są rzeczy w większości właśnie robione przez artystów, wymyślane, projektowane i tak dalej, i tak dalej. Potrzebujemy artystów, potrzebujemy sztuki i bardzo się cieszymy, że Akademia Sztuki i ci artyści są w Szczecinie. Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Kamil Kuskowski, dziekan Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki, był naszym gościem. Dziękuję również i zapraszam na Tydzień Dni Otwartych. Zapraszamy. Dokładnie tak. Drodzy Państwo, krótka przerwa i zmiana tematu. Drodzy Państwo, dyskusja już trwa, bo oczywiście w naszym studiu pani Alicja Jankowska, jak co tydzień, nasza psychoterapeutka, witamy. Dzień dobry Państwu. O czym to dziś będziemy rozmawiać, Magdaleno? Dzisiaj wymyśliliśmy temat, który jest powiązany z rolą kobiety w związku i z tym, jak później ta kobieta opiekuje się zarówno mężem, jak i dziećmi. W ogóle, czy słowo opiekuje się w stosunku do małżonka jest słowem dobrym? Czy taka kobieta, która daje mężczyźnie po prostu wszystko, czyli obiady, pranie, sprzątanie, gotowanie, jest przez niego doceniona i czy faktycznie ona zapewnia sobie tym to, że ten mąż będzie wierny i nigdy od niej nie odejdzie, czy może będzie szukał atrakcji? Ja protestuję przeciwko takim określeniom i przeciwko służeniu mężczyźnie czy służeniu komukolwiek. Każdy z nas musi służyć sobie, ewentualnie, jeżeli służyć, tak? Ale nigdy współmałżonkowi. Proszę Państwa, w dzisiejszych czasach XXI wiek jakby narzuca nam pewne role. W XIX wieku kobieta rzeczywiście była zależna od mężczyzny i ona jakby trzymała pieczę nad ogniskiem domowym, a pieniądze na to ognisko dostarczał pan, mąż. Dzisiaj te role się zmieniły. Bardzo często młode kobiety są już bizneswomen, prowadzą swoje firmy, mają pieniądze, są bardzo dobrze wykształcone, tak samo jak mężczyźni, pracują na bardzo dobrych stanowiskach i nie ma czasu na to, żeby służyć komukolwiek. Więc to słowo wykasowujemy z naszego słownika, młode panie, które będziecie kiedyś tam mamami. Kobieta, mama w całym świecie, we wszystkich kulturach, słowo mama, ten dźwięk jest taki sam. W każdej kulturze, czy to w Japonii, czy w Chinach, czy w Afryce, czy w Europie, czy w Ameryce Południowej, zawsze jest mama. To jest bardzo zrozumiałe słowo i wszyscy go używamy. Bo co się kryje pod tym słowem? Pod tym słowem kryje się miłość. Kryje się szacunek i miłość. Miłość do dziecka, miłość do partnera i miłość do świata. I tego mama ma nauczyć dziecko w pierwszych 3 latach jego życia. To jest najważniejszy okres symbiozy z mamą. I wtedy mama jest dla dziecka całym światem i ona pokazuje wszystko. Począwszy od tego, kiedy sikać do niocnika, a kiedy zachwycać się sztuką. Bardzo się cieszę, że mogę wejść na antenę po panu profesorze, bo chcę powiedzieć, że rola mamy w pokazywaniu sztuki jest niezwykle ważna, bo nawet dobieranie kolorystycznie ubranek czy zabawek jest to związane ze sztuką. Właśnie dzisiaj uczelnie idą w tym kierunku, żeby przygotowywać dla dzieci akcesoria odpowiednie do wieku, odpowiednie do kultury, odpowiednie jakby do czasów takich, które w tej chwili są, w których jesteśmy, w tym XXI wieku. I tu naprawdę wielki ukłon w stronę artystów, którzy robią piękne zabawki, piękne ubranka i kolorystyczne i wszystko cudowne. Pani Alicjo, ale jak mamy takiego syneczka, on ma 18 lat, a jeszcze by mu się usmażyło jajeczniczkę i kanapeczki do szkółki. I nie umie wstawiać prania. I praleczkę mu nastawimy i po prostu wszystko tak pięknie poskładamy ubraneczka. No przecież go szkoda. 18 lat, potem 28 lat, rośnie nam taki stary kawaler i co no wtedy? Właśnie. Dlaczego tak się dzieje? Przerażające, ale niestety tak się dzieje właśnie. To jest dobra obserwacja.
ale przestrzegam przed takimi partnerami, jak najbardziej z daleka. O czym to świadczy? To świadczy o tym, że ich mamusie są nadopiekuńcze i że mamusia zamiast rozwijać relacje ze swoim partnerem, czyli z mężem, rozwija relacje z dzieckiem, ponieważ ta relacja z dzieckiem jest o wiele łatwiejsza. Bo dziecko po prostu jest to ktoś, kto się podporządkowuje stale mamusi kochającej. Ona budki wyczyści, ona skarpetki nałoży, ona wysadzi na nocniczek, tak jak powiedziałyście, tu jajecznicę przygotuje i to się przeciąga do późnego okresu. Ja często mam takie telefony, gdzie dzwoni mama i mówi, proszę pani, czy pani przyjmie mojego syna na terapię, a ja pytam, a ile syn ma lat, a mamusia odpowiada 32, no rzadziej 27, ale czasami bywa i po 40. Co to znaczy? To znaczy, że mama źle rozegrała wszystkie etapy rozwojowe dziecka, przygotowała lenia, nieroba i w ogóle, przepraszam za ostre sformułowania, ale... Ona chciała dobrze, żeby tylko syn skupił się na nauce. Moja mama nazywa takich chłopców mniamniuszkami. To są takie mniamniuszki. Nie, nie, nazywajmy po imieniu, jacy oni są, naprawdę. Trzeba od dziecka wymagać, nawet od tego trzyletniego już należy wymagać. Myślę, że dobrą szkołą dla tych dzieci jest przedszkole, gdzie tam panie uczą składać ładnie ubranka, składać ładnie zabaweczki, ale później musi być to przeniesione do domu. Ale jeżeli mamusia tak bardzo kocha synusia, że za niego wszystko zrobi, a on się potem złości na mamę, denerwuje, obraża ją, nie słucha i żyje po swojemu. I to jest błąd mamy. Pani Alicja, a co w momencie, gdy rzeczywiście taki chłopczyk, bądź też kobieta, dziewczyna dorastająca, no właśnie, przychodzi taki moment, gdzie rodzice zmieniają się, już przestają tak głaskać, a zaczynają wymagać. No i okazuje się, że dziewczyna nie potrafi wstawić pralki, że chłopak tak naprawdę sam sobie wody nie ugotuje, herbaty nie zaleje, bo się cały, nie daj Bóg, poparzy. Nie zrobi kotleta, bo się brzydzi mięsa. Też znam takie przypadki. Nic po prostu kompletnie. Rodzice się denerwują, a dzieci... No właśnie, bo rodzice nie przyzwyczaili tych młodych ludzi do obowiązków. Wychowanie liberalne, jakie teraz się najczęściej stosuje, jest to wychowanie, w którym nie ma obowiązków. Bo to nie jest wygodne zlecać dziecku posprzątaj, ale potem zobaczyć, czy ono posprzątało. Najlepiej włączyć telewizor, już nawet dwulatkowi, żeby ono nam schodziło z drogi. Najlepiej zrobić za niego, bo to szybciej i wygodniej. Ale właśnie błąd, bo dziecko, które ma 3-4 lata, już powinno umieć odkurzyć, już powinno umieć wiele, wiele rzeczy, przynajmniej dookoła siebie zrobić i w swoim pokoju, jeżeli takowy ma. I zrobić, pomóc w nakryciu obiadu, śniadania, przy zakupach. Wychodzimy ze sklepu i rzadko widzę, że mały człowiek, który ma właśnie taki wiek, niesie reklamówkę, bardzo rzadko, albo prawie wcale, a dzieci się pchają wtedy do pomocy rodzicom, dlatego że one opanowują pewne zachowania i chcą dostać nagrodę, czyli chcą, żeby mama podziękowała, pochwaliła, żeby tata pochwalił, ale tego rodzice jakby skąpią i nie rozumieją, że danie odkurzacza w rękę czterolatka skończy się sukcesem, naprawdę, że można takie dziecko, jeżeli ono umie obsługiwać laptopa, to na pewno obsłuży pralkę, na pewno obsłuży zmywarkę, tylko trzeba mu to pokazać, więc później ci ludzie mają bardzo trudne życie, bo ich partnerki, dobrze wykształcone kobiety, już nie chcą być tymi, które za nich będą robili różne rzeczy. Już nie chcą służyć, chcą być partnerkami. I co wtedy? I co wtedy właśnie? No to wtedy, co ma wtedy zrobić taka kobieta? No to wtedy się należy porozmawiać z delikwentem, tak? I powiedzieć, ja chciałabym, żeby w naszym związku było tak, 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 tak.
wypisać można na kartce. Ale mi się wygodnie leży na tej kanapie, słuchaj tam, Jola, nie gadaj bzdur, ja będę sobie leżał, ja pracuję. Albo prościej jest po prostu samemu zrobić obiad, tak. Prosić się, żeby on zrobił ten obiad. Kochane moje piękne dziewczyny, kochane moje piękne panie. Nie wolno dopuścić do takiej sytuacji, w której będziecie robiły za faceta. Nie wolno, bo jeżeli zrobicie jeden ukłon w jego stronę raz, to on się przyzwyczai do tego, a jeszcze jak miał mamusię nadopiekuńczą, no to już koniec. No właśnie, porównania do tej mamusi, bo kobieta się ugotuje rosół, no ale mamusia lepiej zrobiła, bo był bardziej słony. Albo po prostu poodkurzałam, ale na przykład mamusia lepiej by to zrobiła. Jak się pozbyć takiej mamusi? To czy się, jakoś się zaprzyjaźnić z taką mamusią? To się nazywa przeniesienie i trzeba walczyć o swoją pozycję. Ja i ty jesteśmy nowym związkiem. Ja i ty tworzymy nowy dom. Jeżeli mamusia robi coś lepiej, to ja mogę porozmawiać to jedź do mamusi. Z tobą i z nim, ale raczej jedź do mamusi. No i dokładnie. O to nam chodziło. Doszliście do wniosku. Pani Alicja, jeszcze wracając do tych dzieci, no bo gdy mamy czterolatka, on rzeczywiście garnie się do pracy, jest uczony tego, że gdy coś zrobi, zostanie pochwalony. No ale właśnie, gdy takie dorastające dziecko, młodzież, nastolatek, zostanie postawiony przed takim zadaniem, gdy dotychczas nigdy w życiu nic mu się nie kazało robić, a teraz po prostu jest zadanie, powstaje konflikt. Jak ten konflikt prędko rozwiązać? Jest to dosyć trudne, bo jeżeli do 12-15 lat dziecko nic nie robiło, nie pomagało w domu, to wtedy czuje się pokrzywdzone. Jak to? Ja mam coś zrobić, czego nie umiem. Więc należy porozmawiać na temat pracy, którą ma ten nastolatek wykonać. Pokazać mu, wejść razem z nim w tą pracę i on zrobi, tylko trzeba spokojnie, bez wyzwisk, bez krytykowania, bez mówienia, że Jaś to robi lepiej, a Małgosia jeszcze bardziej zdolna jest, bez wyśmiewania się. I jeżeli porozmawiamy i powiemy, pomóż mi, bo ja jestem zmęczona, powiemy o swoich uczuciach, pomóż mi, bo bardzo pragnę tego, to wtedy dziecko zawsze pomoże, zawsze. I tego, drodzy Państwo, się trzymajmy, jeżeli mamy w domu takiego niepokornego nastolatka bądź malucha, który rzeczywiście tylko czeka, aż mu się zleci jakieś zadanie. Pani Alicja Jankowska, psychoterapeutka, była naszym Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pięknie. Widzimy się już za tydzień z równie ciekawym tematem. Jak sądzę, przez cały tydzień będziemy rozmyślać, o czym by tutaj porozmawiać z Panią Alicją. A my widzimy się z Państwem po przerwie na serwis informacyjny. Do zobaczenia.